powinien być. Będzie tak jak listwo. Na stadionie tysiąclecia Górnika Wanlu serdecznie witamy trójkę sędziowską Wydziału Sędziowskiego ZPN Wrocław. Sędzia główny pan Maciej Andryszczak, sędziowie asystenci pan Grzegorz Kutela i pan Bartosz Szafran. Serdecznie witamy naszych gości ze zespół PKS Bolesławiec. Ale dzisiaj strasznie się ogląda wizjerze. Obydwaj czarni i pasaści. I pasy mają. Obydwie drużyny. Ale nie, ale... jest, ale... ale w czarno-białym nie ma. Czarno-biały nie. Pierwszego meczu rundy rewanżowej, który został przerwany. No a także nad zespołem BKS-u Bolesławca miało fatum, że wycofa się ten zespół w ogóle z rozgrywek. Też nie miał kim grać. Do meczu z Górnikiem wystawiono prawie na głębokich rezerw. Grało dużo juniorów, młodzieżowców, ale jakoś zawodnicy Bolesławca pozbierali się i grają. Zespół Górnika, bramce Rafał Wodzyński, to jest dwójka, to witam zespół Krzysztof Wodzyński, Jarosław Solarz numer 3, Sławomir Radziemski gra z numerem 4, z piątką Piotr Borek, Krzysztof Matusza z 7, Paweł Murawski z 10, Rafał Jeziorski numerem 14, Adam Jaworski 16, Marcin Murawski 19 i Piotr Smoczyk z numerem 20. Pozostaje na halicie.
6, ale ja słyszałem 4, 2, 8, Rafał Skarżar 9, Marek Wojtarowa 11, Marcin Wojtarowa 13, Zbigniew Zawadzki z numerem 18. Numerami zespołu Bolesławcy są panowie Ryszard Kłodko, a duet panowie pan Wiesław Walczyk i Wiesław Portrej. Spotkanie prowadzi Jutrika Sędziowska, większość kibiców, która przybyła na stadion przy ulicy Ratuszowej, jest prawie pewna, że górnicy dzisiaj widzi. Ale zależy do tego, od tego będzie nie także wynik, nie tylko wynik tego spotkania, ale także wynik Bielawia. Bielawianka, która będzie za Śląskiem Wrocław. Urwanie Śląskowi punktu to zwycięstwo górnika. Możemy śmiało powiedzieć, że już górnicy będą w trzeciej lidze. Sławomir Wierzyński, ale chwilkę gramy z Bolesławcem. Na tydzień, a w tydzień, w sobotę, kolejny wyjazd do Wyszczy Sykłowskiej i następny kodek. Domu gramy u siebie z Turowem i Górnicą Bogatynia. Dobrze próbował zbić piłkę Marcin Morawski, lecz niecelnie. Także niecelnie obrońcy. Radosław Matuszak. W uliczkę do Smoczyka. Smoczyk. Prawdopodobnie myślał, że w twojej sprawie strony na nim biegnie. Nie zorientował się, że nikogo nie ma za plecami. Na piłkę przyjęli zawodnicy RPS-u. Andrzejczak. Jeszcze Andrzejczak. Na prawej stronie jest Łukasz i Wężyk. Ostatni dokaz Bolesławie zbrał u siebie Stapel Żagolny. Przegrywają się. Niegrający dzisiaj Lewiński. Natomiast Kałuszanie w Nowej Rudzie z Piastem wygrali 2-1. Nie ma spalonego. Dawaj. Radziemski. W środku jest Murawski. Tam dalej zamyka Marcin. Właśnie ta piłka była kierowana do Adam Jaworski. Co bramek na wyjeździe. Dobrze, bardzo dobrze, teraz Marcin Murawski, ale jest sam. Tu pokazuje mu się Murawski, Paweł, Marcin decyduje się. Po co? Niepotrzebnie. Po co? Za wyjątku, czym grożą. Punkty górnika. Mają na uwadze ten mecz sprzed prawie 2 miesięcy. Słabo gra dzisiaj Rafał Jeziorski z numerem 14. Proszę, Matuszek. Mimo, że dopiero nie miałem 13 minut gry. I szybko piłka do Murawskiego. Paweł Murawski sam. Obok niego Demczak. Paweł Murawski jeszcze. Decyduje się na strzał. I prosto ręce Władysława Wężyka. Medyński. Jeszcze Medyński, Łukasz Medyński przy piłce. Ale już poruszanie przyjemnie cenne. Podanie bardzo dobrze wyskoczył. Zapłacą obrońcy Murawski. Paweł sam na sam ze bramkarzem. Czy będzie 1-0? Nie. Jeszcze zdążył wrócić do bramki Władysław Wężyk. I obroniona
100% prawie sytuacja. Kolejna sytuacja, tym razem Radosław Matuszak, sam na sam zabramkarzu. To solo. Atakowany przez zespół Górnika, przytrzymywany za łańcuch Wadziewski, sędzia nakaz nie grać, ale teraz musi przerwać grę. Rafał Jeziorski, nie ma tu z kim rozegrać tej piłki, musi poczekać aż koledzy podejdą bliżej pola karnego. No, niecelne, niedokładne próba gnięcia zawodnika. Wismana z numerem 6, ale po drodze jeszcze znalazł się zawodnik Górnika. Jeszcze raz lewa strona do Bedyńskiego. Łukasz Bedyński, do niego Radziemski. Sławek Radziemski pozwolił dośrodkować, ale jest Rafał Jeziorski. Jeszcze goście, Piesar Andrzejczak. Murawski na pamięć do Matuszaka i Krzysztof Lechowski. Nie się oddaje piłkę własnemu bramkowi. Walczą tam jeszcze na mieszanie. Sędzia dał najpierw przywilej korzyści, prawdopodobnie licząc, że padnie bramka po tym prowadzeniu, tym spotkaniu została zaprzepaszczona. Cztery okazje Górnicy mieli do zdobycia bramki. W pierwszych 20 minutach gry. Adam Jaworski uderzył. Najszybciej w obieszanie strzeli. Druga jest wolna!
I znowu szansa przed Murawskim. Ja teraz strzał dołem, kolejny strzał dołem. Bramkarz Marysza Brązy popełnia błąd. Odbija mu się piłka w pierwszym strzale. Poprawka Murawskiego. Duży zwany gol. Dokładna. To okaże, że piłka pada do kadry. 23 minuta. Spotkania 1-0 na Górnika Paweł Murawski. Może będzie lżej. Zobaczymy. Tam trzeba się ruszać, a nie. I tak w tabeli ma ogromną stratę do trzeciego w ostatniej, do trzeciego w około 10 metrów. Bezpośrednio uderza na Pan Al. Kapitan zespołu Górnika zawodnikiem znawiającym grę. Coraz więcej czerwonych koszulek pod polem karnym przeciwnika. Adam Jaworski, Smoczyk. Z lewej strony jest Smoczyk niepotrzebny. Dobrze, zdecydował się na podanie do Radzieńskiego. No i szansa zdobycia piłki. Za to, że ograł go zawodnik Górnika, otrzyma i spowodował faul. Otrzyma żółtą kartkę, tak? Podobna sytuacja dla Górnika ze starego fragmentu gry. Piłka odbija się jeszcze prawdopodobnie Pawła Murawskiego. A Paweł Murawski bardzo dobrze wykonany. Jeszcze w walce z Rostkowskim. Do przodu. Worek na prawo do Murawskiego. Ten do Murawskiego i Murawski znowu będzie w kierunku bramki. Z lewej strony jest Sławomir Radziemski. Ale Nadroński. Do niego właśnie pola ta piłka do zagródka. Radosa Matuszak z takiego półobrotu. Dążą niecelne. Przejął piłkę Borek, ale niecelnie tak zakładał. Tu przejmuje Łukasz Cal. Zbliżenie piłki na pole karne. Rafał Wodzyński.
Nie uciekaj, Zeńku! Wiesław Walczak tam mocno ponerwowany na grę linii obrotnej. No, próbował teraz akcji celowej Adam Jaworski. Jeszcze szansa przed Górnikiem. Marcina Morackiego, który jest numerem 19, Marcin Doracki, podwyższa parę też głosów na 3-0. Morawski ma 9 gmin, 10 bramek. Przy piłce pokazuje mu tam Krzysztof Radziecki, że czekał na podanie. Wybroliny Roliatnej, niepotrzebnie wycofujemy piłkę na własną połowę. Radosław Matuszak już wymienia wymienność funkcji, jest Piotr Borek, jest tutaj na lewo stoper Solarz. Właśnie Solarz w szkilce. Smoczyk. I Matuszak środkiem niecelnie. Już tutaj ustawia się Łukasz Bedyński z numerem 11. Ale rozegranie piłki trójkowe. Niecelnie, ale jeszcze Lisma do Medyńskiego. Medyński na lewo do Andrzejczaka. Andrzejczak Warni na lewo. Łukasz pójdzie tam bronią Mariusz Rostkowski. Niestety szybszy był zawodnik Górnika. Medyński, powołujący Matuszak. Decyzja dobra, ale wykonany to rząd do Lismana. Lisman w szkilce. Na prawo do Murawskiego, Murawski do Morawskiego. Morawski, hacha się obrońca i zaległ się. Nie spodziewał się Marcin Morawski, że ta piłka dojdzie jednak do jego nóg. Po tym kiksie obrońcy nie był przygotowany, ale to jest, proszę Państwa, błąd tak naszych zawodników, nie tylko na tym szczeblu rozgrywek. Zawodnik musi być przygotowany do każdej sytuacji na boisku, nawet najbardziej nieprawdopodobne. Była szansa na kolejną bramkę, a tak mamy Mieświdlica, grać będzie ze Spartą Siedlice i prawdopodobnie przeciwnikiem Górnika. Sądzę, że wygra rewanżowe spotkanie z Piastem Nowa Ruda. Ktoś będzie z tej pary w finale na szczeblu ręki. Murawski, bardzo dobre wyszkolenie techniczne tego zawodnika, ograł dwóch zawodników. Tu jeszcze piękne podanie. W 36 minucie czwartą bramkę meczu, a swoją siódmą. Smoczyk i zagranie dwójkowe z Radziemskim. Całuje Radziemski, kto lepszy? Lepszy stoper Krzysztof Lechowski, ale jeszcze faulował. Tym razem rzut wolny. Piłkę ustawił Radosław Matuszak. 8 zawodników w czerwonych koszulkach już pod bramką. Próba była dojścia na dorzenie głową. Wybijają jednego obrońcy. Jeszcze Radosław Matuszak. Bardzo dobre pomyślenie tego wariantu rozegrania. Czy uderzy dystansu Adam Jaworski? Nie. Podaje do swojego kolegi dla Pawła Jeziorskiego. Jeziorski rzuca na 11 metr. Znowu obrońcy. Paulował zawodnik Górnika, Adam Jaworski. Krzysztof Radziecki. Już tam przygotowuje się do uderzenia głową jego brat Sławomir. Piłka właśnie do Sławomira i obok słupka. Popychany Murawski, ale jest jeszcze przy piłce i płaski strzał pychany. 20 bramka Pawła Murawskiego i Górnika. I piąta dla Górnika. 5-0. Jest 43 minuty.
Wodzyński. Proszę Państwa, błąd ogromny popełnia sędzia z żółtą chorągiewką. Proszę Państwa, główny pokazuje na róg, liniowy na piątkę. I najlepiej sytuacji wyszedł główny, gdyż zakończył w tej chwili pierwsze 45 minut spotkania. I rezultat. Popatrzmy na akcję górniczy. Kolejne dalej, ramki Władysława Węzika. Wysoka świeca, jeszcze piłka na polu karnym do spółkości. W kierunku Smoczyka i Piotr Borek, który musi wycofnąć. Jeziorski do Murawskiego, jest Murawski. Zwyszczyk, no i próba zaskoczenia. Numer 13, Marcin Domagała. Wyżej od Wodyńskiego. Łukasz Wężyk w kierunku Gorząda. Zawodnik Radosław Karpiak, Radek Karpiak, którego witamy i pozdrawiamy. Jest Krzysztof Radziecki. Bardzo do Smoczyka. Tu jest Murawski, a Smoczyk nie dobra. Borek. Domagała. Walczy Murawski, jeszcze przy piłce do na prawo wychodzi Krzysztof Radziecki. Uwolnienie. Wchodzi Piotr Borek, będzie chciał dystrybuować Batuszak. Podał piłkę do Gorząda, właśnie Samobil Gorząd. Asekuruje go tutaj z tyłu, Marek Sienkiewicz, numerem 9, faulowany zawodnik. Andrzejczak, gdyby na uwolnienie, ale
wybijmy piłkę, aby dalej od bramki. Piłka Jarosław Stolar. Piłka z całej. Czerwona, żółta. To wieśniaki nie będzie na ciebie, że? To jeszcze było na czystej pozycji. Worek. Thank you.
Górnika. Dziękujemy i prosimy o jeszcze. Dokładnie podać, rozegrać piłkę. I górnicy teraz muszą troszkę pobrać przez boiska. Szukają górnicy dokładniejszej pozycji Smoczy. Wrzutka do Matuszaka. No i uprzedza. Stąd jest taka muzyka na wstąp rzutu drożny. Nie wykorzystana szansa kontra zespołu Kości. Już jest Sławomir Gorząd. Musiał zwolnić Jurecki zagrać. Temu sympatycznemu chłopczykowi w tej czerwonej sportowej czapeczce. Dziękujemy ci za piłkę. Dziękuję bardzo. I znowu. Do Gorząda Gorząd sam. Osamotniony tutaj w tych sytuacjach. Nie może znaleźć wspólnego języka swoich kolegów. No, myślałem, że będzie strzelał dystansu. Andrzejczak, przymierzenie nogi, nie wyszło jednak. Karpiak. Łukasz Dążyk do Medyńskiego. Medyński jeszcze przy piłce. Chwila naporu przeciwnika, Wiesa Andrzejczak i Rafał Rodzyński. I przy piłce już Rafał Jedziński. Solarz, górnicy. Kurzu, długo! Na prawo, druga półka w kierunku Zawackiego, ale na go. Tam nie idzie! Zawadzki, wysoka na 16 metr, skakał tam Smoczy. Jeszcze szansa na Górnika. Jest to nie dorząd. Pas prowadzi teraz Solarz. Thank you.
prawo, na środku.